Witam serdecznie, Wasz Soul Voice. W tym nagraniu przedstawię Wam mistrzowskie liczby, bowiem są i takowe. Jeśli w Waszej dacie urodzenia będą dwie jedynki, dwie trójki lub dwie dwójki, są to mistrzowskie liczby, o których chętnie Wam teraz opowiem. Mistrzowska liczba 1-1, czyli 11, charakteryzuje osoby z wyjątkową charyzmą i ponadprzeciętną osobowością. Przyciągają takowe do swojego życia ludzi niczym magnes. Potrafią doskonale korzystać z informacji, kierując się intuicją i przeczuciem. Zawsze jedenastki są w centrum uwagi, dlatego prawie każdy dzień spędzają w aktywny sposób. Nawet w dużym tłumie potrafią się wyróżnić. Chętnie są zapraszane na liczne imprezy i ciekawe wydarzenia. Są prawdziwą śmietanką towarzyską, dlatego ich obecność na różnych spotkaniach jest wyjątkowo cenna. Mistrzowskie jedenastki przeważnie są pozytywnie odbierane przez społeczeństwo. Zazwyczaj posiadają dość liczne grono znajomych z uwagi na towarzyski tryb życia. Ich celem jest służenie ludzkości. W świetny sposób wywierają wpływ na innych. W przyszłości mogą być doskonałymi negocjatorami lub mediatorami. Potrafią być dobrymi przywódcami. W życiu jedenastki ogromną rolę odgrywają ludzie. Dlatego już od najmłodszych lat starają się przyciągać do siebie towarzystwo. Posiadają bardzo twórczy i chłonny umysł. Przeważnie należą do osób ciekawskich i wszystko muszą wiedzieć. Są też wygadane i potrafią rozmawiać na bardzo różne tematy. Typowa jedenastka również, kiedy zaczyna rozmowę, może przeciągać ją nawet długie godziny. Są też wygodne i potrafią rozmawiać na bardzo różne tematy. Chociaż najczęściej starają się to ukryć. Nie lubią samotności. Wytrwale trzymają się swoich poglądów i przekonań. Numerologia dla mistrzowskiej liczby 22, czyli 2-2. Moi kochani, to również mistrzowskie liczby. I opowiem teraz właśnie o nich. Mistrzowskie 22, czy też 2-2, to głównie osoby z bardzo wysokim poczuciem godności. Mają ponadprzeciętne zdolności organizacyjne i potrafią wszystko bardzo dobrze zaplanować. Żyją w ciągłym ruchu, a ich zamiłowanie do aktywności może niejednokrotnie przerodzić się w pasję do sportu. Zwykle plasują się na wysokich stanowiskach, dlatego odgrywają ważną rolę w społeczeństwie. Mają nadzieję, że ich wkład i praca pomoże ukształtować lepszy i wolny świat. Istnieje wśród nich wysokie prawdopodobieństwo, aby zostali bogaczem lub osobą z wysokim autorytetem. Wysoko stawiają sobie poprzeczkę w życiu, dlatego niechętnie podejmują nieatrakcyjną pracę. Potrafią dominować w społeczeństwie, wywierając przy tym ogromny wpływ na ludzi, bardzo często włączając się w akcje charytatywne. Potrafią pomóc potrzebującej osobie. Pułapka dla osób spod wibracji liczby 22 jest to pogoń za bogactwem i silna zawziętość, dlatego muszą się starać, aby przezwyciężyć swoje wady. Praktycznie są skazani na sukcesy, które osiągają zarówno we wczesnym, jak i późniejszym okresie życia. Liczba 22, czy też osoby z wibracją 22, nawet kiedy doznają porażek, to z czasem mogą pojawić się jakieś zmiany, które zrekompensują im te straty, stawiając ich oczywiście na nogi. Dysponują ogromnym potencjałem energii, która zawsze im pomaga i która jest wyczuwalna przez osoby w ich otoczeniu. A teraz przedstawię Wam magiczne 33, czyli 3 plus 3, mistrzowska kolejna liczba.
Liczba 33 posiada najsilniejszą wibrację wśród liczb mistrzowskich. Osoby urodzone pod wibracją mistrzowskiej 33 liczby cechują się bezwarunkową miłością i oddaniem. Wykazują się też ponadprzeciętną intuicją, a nawet ukrytymi zdolnościami paranormalnymi. Są prawdziwymi pracownikami świata. Dążą do harmonii oraz dobra. Ich celem jest służenie i pomaganie innym. Czasami nie muszą nic robić. Wystarczy, że są w pobliżu, aby móc emanować ciepłem i miłością w swoim otoczeniu, swoją piękną energią, która się roztacza na innych. Ich obecność może być naprawdę wyjątkowa dla osób w ich otoczeniu. Należą do osób zaufanych, prawdomównych, wrażliwych i uczciwych. Z uwagi na bardzo wrażliwy charakter 33, łatwo można te osoby skrzywdzić. Mogą popadać w stany depresyjne, jeśli zabraknie w ich życiu ciepłych i serdecznych ludzi. Doskonale sprawują się w roli mistrzów i nauczycieli. Wielokrotnie ich wskazówki okazują się bardzo skuteczne. Najczęściej jednak mistrzowie 33 muszą też uważać, ponieważ czasem zbyt wygórowane ambicje mogą nie iść na rękę. Świetnie wyczuwają emocje panujące wśród ludzi. Są wielkimi marzycielami, mają liczne i ciekawe plany, jednak często zamiast je realizować, tylko o nich rozmyślają. Mistrzowskie 33 nie lubią fałszywości, porażek i zła. Cierpliwość też nie jest ich mocną stroną, więc dobrze by było akurat nad tym trochę popracować. Numerologia 33, mistrzowska, to naprawdę fantastyczna liczba, posiada najsilniejszą wibrację. Dlatego wszystkie osoby spod numeru 33 przekazujcie dużo miłości i cudownej energii całemu światu. A dzięki temu wasz świat odwdzięczy wam się również i doładuje was potężną mocą cudownej energii wszechświata. Kolejna mistrzowska liczba to liczba 44. Osoby urodzone pod wpływem wibracji 44 liczby są prawdziwymi idealistami. Chcą wywyższać się wśród innych, dążąc do zostania kimś wyjątkowym. Posiadają ponadprzeciętną siłę oraz wysoką odporność fizyczną i psychiczną. Starają się dążyć do szczęścia w swoim życiu, robiąc to zwykle w przemyślany sposób, chociaż czasem cierpliwość może nie być ich mocną stroną, przez co niekiedy działają impulsywnie. Zazwyczaj podjęte cele spełniają się, z czego bardzo się cieszą. Wyróżnia je nieprzeciętna, silna osobowość, która jest wyczuwalna w gronie, w którym przebywają. Osoby o wibracji 44 nie boją się przygód i wyzwań. Dreszczyk emocji potrafi poprawić im humor. Przezwyciężają wszelkie trudności, jakie napotykają w życiu, dobrze sobie przy tym radząc. Uwielbiają ład i porządek. Ich ogromna energia jest dostrzegalna przez osoby w ich towarzystwie. Mistrzowskie 44 często są podziwiane z uwagi na zacięte realizowanie celów, nawet mimo ogromnych trudności. Ich ponadprzeciętna wytrwałość bywa motywacją i inspiracją dla innych. Posiadają wewnętrzną potrzebę pomocy innym. Zdarza się, że skutecznie pomogą komuś uwierzyć w siebie, podnosząc taką osobę na duchu. Zawsze służą dobrą radą. Ich wskazówki są traktowane na ogół poważnie. Starają się angażować w różne akcje charytatywne. Pragną, aby w ich życiu dominowała sprawiedliwość, o którą zawsze walczą. Mistrzowskie 44 nie lubi więc zakłamania, kłamstwa i obłudy. Ma bardzo dobrą intuicję i potrafi wyczuć wszystkie nieszczere intencje osób, które przebywają w jego środowisku.
Oczywiście 44 często nie przyznaje się do swoich zdolności, ale to nawet dobrze, ponieważ dzięki temu może sprawdzić, jak sprawy mają się w rzeczywistości. Pozdrawiam serdecznie, kochani. Przesyłam jak zawsze cudowną moc energii wszechświata. Zapraszam do odsłuchania kolejnych filmów z numerami urodzeniowymi. Mam nadzieję, że horoskop numerologiczny Wam się również spodobał. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa, pa! Cześć!